Do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych zostały 4 dni. Irena Suchocka. Dzień dobry. Kampania w 5 Minut. Codzienny podcast polskiego radia o wyborach w Ameryce. Jest 1 listopada 2024 roku. Ponad 60 milionów Amerykanów oddało już głosy na prezydenta. Choć oficjalna data wyborów to 5 listopada, większość stanów umożliwia udział w wyborach, w tzw. wczesnym głosowaniu. Według sondaży, spośród tych, którzy już głosowali, wyraźna większość poparła Kamala Harris. Tymczasem nazywanie ludzi śmieciami podgrzało atmosferę kończącej się kampanii prezydenckiej. Na jeden z ostatnich wieców, Donald Trump przyjechał. Jechał śmieciarką i występował w kamizelce pracownika oczyszczania miasta. 250 milionów Amerykanów to nie śmiecie. Donald Trump odniósł się do słów Joe Bidena, który stwierdził, że śmieciami są zwolennicy Trumpa. Prezydent tłumaczył potem, że chodziło mu nie o ludzi, a o retorykę z wcześniejszego wiecu kandydata republikanów. Kamala Harris potępiła z kolei wypowiedzi Donalda Trumpa o kobietach. Jej kontrkandydat powiedział, że ochroni je nawet wbrew ich woli. Kandydatka demokratów uznała słowa za poniżające wobec kobiet. Brytyjski The Economist wsparł Kamala Harris w wyścigu wyborczym o urząd prezydenta USA. USA. Redakcja tygodnika wyjaśniła w artykule, że Donald Trump jest nieprzewidywalny i jego wybór stwarza ogromne zagrożenie dla świata. Wcześniej Washington Post oświadczył, że wyjątkowo po raz pierwszy od 36 lat nie udzieli poparcia żadnemu z kandydatów. Głos na Kamale Harris oddałoby 47,9% uprawnionych do głosowania na Donalda Trumpa. 46,8%. Tak wskazują uśrednione sondaże. Za chwilę dowiesz się, czy o wyborze prezydenta może zdecydować przypadek. To jest kampania w 5 minut. Kamala Harris i Donald Trump idą łeb w łeb, a sondaże przewidują remis obojga kandydatów. W tej sytuacji o zwycięstwie w wyborach może zdecydować niewielka grupa wyborców albo przypadek. W historii Stanów Zjednoczonych znane są takie przypadki, mają nawet swoją nazwę: October Surprise, czyli październikowa niespodzianka. W podcaście świat mówił o tym korespondent polskiego radia w Białym Domu Marek Wałkuski. Wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie odbywają się w pierwszy wtorek listopada. Dlatego wszystko, co się wydarzy w październiku albo pod koniec października, to jest ta ostatnia, najbardziej intensywna, najważniejsza faza kampanii wyborczej. I October Surprise to jest wydarzenie, które może zmieniać losy kampanii wyborczej, które pojawia się z zaskoczenia i zmienia temat debaty politycznej w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie, ponieważ zdarza się w ostatniej części kampanii, to dla tej strony, dla której to wydarzenie, ten fakt jest niekorzystny, nie ma już czasu na odpowiedź, na zmianę narracji. W 1840 roku wtedy istniała partia Whigów w Stanach Zjednoczonych, kandydatem tej partii był James Polk. Pojawił się artykuł w prasie, w którym napisano, że Polk, który był właścicielem niewolników, wypalał im na ciałach znaki. Czy była to prawda, czy nie? Historycy do dzisiaj się spierają, natomiast ponieważ te informację opublikowała prasa, stało się tematem e, walki politycznej. Paul przegrał wybory. Ten najsłynniejszy przypadek October Surprise, od którego w ogóle cała nazwa się wzięła tej październikowej niespodzianki, co to było? Nie wiem, czy to był najsłynniejszy i czy był najważniejszy, ale został zapamiętany właśnie dlatego, że wtedy zaczęto używać nazwy e, October Surprise. Otóż e, to była kampania w 1980 roku. Kandydatem Partii Republikańskiej był Ronald Reagan, i wtedy szef jego sztabu wyborczego, William Casey, obawiał się, że Carter w ostatniej fazie kampanii zawrze porozumienie w sprawie uwolnienia amerykańskich zakładników przetrzymywanych w ambasadzie w Teheranie, co podniosłoby jego notowania i co mogłoby zwiększyć szansę Cartera w wyborach prezydenckich. W związku z tym, William Casey udzielił wywiadów, miał kilka wystąpień telewizyjnych, w których ostrzegł i wtedy użył określenia October Surprise. Ostrzegł przed październikową niespodzianką, październikowym zaskoczeniem, które jego zdaniem miało być właśnie ogłoszeniem przez Cartera porozumienia w sprawie Iranu. To się nie wydarzyło, nie było October Surprise. To działanie prewencyjne okazało się nieskuteczne, niepotrzebne, ale określenie October Surprise pozostało w słowniku amerykańskich kampanii politycznych. Najważniejsze pytanie tego odcinka. A w tym roku co nas zaskoczy w tej kampanii? To jest y, trudne do przewidzenia w tym momencie, a może się okazać, że no i to byłaby ta prawdziwa niespodzianka, że pojawi się coś, tak zresztą one działają. Jeśli to ma być surprise, to dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale nie zdziwię się, że pojawią się jeszcze jakieś informacje, czy nastąpią jeszcze jakieś wydarzenia, które zaskoczą i które mogą zmienić kierunek, w jakim zmierza ta kampania wyborcza i narrację jednego, czy drugiego sztabu. Z Markiem Wałku z kim rozmawiał Wojciech Cegielski, a więcej o październikowej niespodziance dowiesz się ze specjalnej serii naszego radiowego podcastu Kto wybiera prezydenta? Dostępnej na platformie podcastowej Polskiego Radia i na YouTube. Ciekawi jesteśmy, co ty sądzisz, czy prezydenta USA wybierze przypadek? Pod tym odcinkiem zostaw swój komentarz. To był podcast Kampania w 5 minut.